Gościem Tour de Tour przed Mistrzostwami Świata w Australii jest Małgorzata Jasińska, selekcjonerka naszej reprezentacji. Witam Cię. Dzień dobry. Jakoś tak trudno przeskoczyć z tego. Powiedz, Tobie było trudno przeskoczyć z roweru do tego samochodu, do tej nowej roli? Powiem szczerze, że bardzo trudno, a jeszcze niekiedy no, spoglądam na to wszystko pod kątem kolarza. Być może to jest plus tego wszystkiego. Być może minus. Różnie na osoby uważają. Ja myślę, że przede wszystkim czuję to jeszcze jako kolarz i wiem, co kolarz potrzebuje. Ale Ty byłaś bardzo specyficzną zawodniczką. Byłaś takim walczakiem. Jeździłaś bardzo instynktownie. Powiedz, czy przekazując uwagi dziewczynom podczas wyścigu na przykład z samochodu, masz takie myśli czasem w głowie, że ja bym tu skoczyła, ale one lepiej, niech nie ryzykują, niech jeszcze poczekają? Myślę, że na każdej odprawie to pewnie dziewczyny muszą potwierdzić, bo nie chcę tutaj skłamać, ale przekazuję im to, żeby przede wszystkim każdy wyścig jechały z pasją i z sercem, oddały drużynie to, co mają i co mogą, jak najwięcej. I jeżeli zdarzy się, bo tak jak w kolarstwie, to jest jednak sport drużynowy, jeżeli zdarzy się okazja, to każda z nich ma wziąć odpowiedzialność i zawalczyć do końca. Nie tylko dla siebie, ale dla drużyny. Można powiedzieć, że o tyle masz szczęście, że trafiłaś naprawdę świetną paczkę dziewczyn. No, ta kadra, którą masz w tej chwili, to są naprawdę świetne zawodniczki. No, zacznijmy od trzeciej zawodniczki Tour de France, czyli od Kasi Niewiadomej. Ona będzie liderką? No, myślę, że każda zawodniczka w drużynie, która jedzie teraz na Mistrzostwa Świata, no, przychyli się do tej decyzji, no, bo jednak Kasia to jest światowa klasa i na pewno ona będzie liderką. Ale też nie chcę żadnej dziewczynie zamykać jakby szans. Mają oddać wszystko dla swojego lidera, ale tak jak ja na przykład na Mistrzostwach Świata w Innsbrucku miałam w głowie, że nie jestem liderką i jadę tu na Kasię Niewiadomą. Znalazłam się akurat w takiej ucieczce, w której musiałam być, a która dojechała praktycznie do mety, więc tak jak mówiłam, każda musi przede wszystkim wziąć odpowiedzialność za swoją pracę i jeżeli sytuacja na wyścigu tak się potoczy, że będzie musiała odpowiedzialność wziąć za na przykład zwycięstwo czy walkę, no to też chcę, żeby każda z nich była przygotowana na to. Ale przede wszystkim na samym początku jazda drużynowa i na lidera. Ta trasa jest dosyć trudna, bo tak się wydaje, ale te rundy, te podjazdy niby nie są długie, 900 metrów, 1300 metrów, no ale po prawie 10% nachylenia i trzeba to ten podjazd każdy 6 razy na rundach przejechać. Tak i dlatego cieszę się, że nasz skład jest bardzo silny i są to dziewczyny, które też udowodniły na Mistrzostwach Europy, że liczy się drużyna, stworzyły tam wspaniałą drużynę, tak uważam i każda z nich przede wszystkim ma pasję. I im bardziej selektywna trasa, myślę, że mogą więcej ugrać, ujechać. Scharakteryzuj Kasię Niewiadomą, jak Ty ją widzisz jako selekcjonerkę, tak w dwóch zdaniach. Na pewno ambitna i na pewno walczy do ostatnich metrów wyścigu. I to jest, myślę, że jest bardzo silna psychicznie. Tak naprawdę z Kasią jako selekcjoner będę miała okazję jechać pierwszy raz, ale znamy się od tej drugiej strony. I myślę, że jeżeli ona ma tak poukładane w głowie, że te mistrzostwa są jej głównym punktem w tym roku, no to będzie ten główny punkt i myślę, mam nadzieję, bo to jest tylko kolarstwo, nie można już rozdawać medali, ale myślę, że będzie walczyć i dziewczyny w niej, jej w tym pomogą. No, pokazała to na poprzednich chociażby Mistrzostwach Świata, gdzie tak naprawdę była najlepsza w tym wyścigu, tylko że tak się sytuacja poukładała, a nie inaczej i był brązowy medal, ale no, była najsilniejsza w tym wyścigu, cały czas atakowała, jechała naprawdę niesamowicie. Agnieszka Skalniak-Sujka, no fantastyczny sezon, od zwycięstwa do zwycięstwa. Jaka to jest zawodniczka? Jaką rolę dla niej przewidujesz? Ja mówię, oczywiście, ja wiem, że na odprawie to się jeszcze może pozmieniać, ale tak na dziś. To powiem, jaką jest zawodniczką, bo uważam, że jest... Z Agnieszką miałam okazję jako zawodniczka, ja jeszcze, poprzebywać prawie 2 tygodnie, kiedyś jak była juniorką i powiem szczerze, że razem w pokoju byłyśmy. I bardzo się zmieniła, bardzo jest zawodniczką poukładaną, wie czego chce,
I te jej życie kolarskie jest naprawdę poukładane i myślę, że to jest główny, jakby główny krok do sukcesu. Podglądam i podpatruję inne młodsze zawodniczki i myślę, że oni mają się sporo do czego uczyć, bo jednak ma swój cel i wie, jak powoli małymi kroczkami do niego podążać. I myślę, że ten olbrzymi krok w tym roku pokazał to, że na jakim poziomie jest to zawodniczka i jak ma poukładane w głowie. Marta Lach, która trochę mi ciebie przypomina, bo to też taki niesamowity walczak, niesamowita ambicja i charakter. Marta Lach to na pewno osoba, która mogłaby się walić, palić. Ona zawsze patrzy na to pozytywnie i myślę, że tutaj dużą siłę również w kolarstwie daje jej wiara w Boga. Więc Marta, tak, też jest walczakiem. Niekiedy myślę, że też powinna pohamować taki charakter bardzo porywczy, bo ma wielkie możliwości. No i to też chyba dobry duch drużyny. Zawsze. Tak, tak. Ale myślę, że każda dziewczyna to jest taka drużyna, która mam nadzieję, bo teraz tak naprawdę w tym składzie spotykamy się po raz pierwszy z Kasią i różne dziewczyny, i różne były kombinacje podczas tegorocznych wyścigów, ale każda dziewczyna wnosi coś innego i mam nadzieję, że będzie dobry balans. Marta Jaskulska? Marta Jaskulska myślę, że jest też taką osobą, która okej, pojadę, nieważne co się dzieje, ale pojadę, dałaś mi zadanie, zrobię to na pewno do końca i myślę, że ona jest świadoma swoich możliwości. Mam nadzieję, że je wykorzysta. Karolina Kumięga? Kumi to jest podczas Mistrzostw Europy. Powiedziałam, że tak naprawdę Marta Jaskulska i Karolina Kumięga to w punktacji od 0 do 10 dla Kumi, czyli dla Karoliny Kumięgi i Marty Jaskulskiej dałabym 10, bo są to osoby, które w 100% oddadzą się drużynie. Kumi myślę, że jeszcze nie jest świadoma swoich możliwości, bo ma ogromne możliwości, ale tak naprawdę myślę, że ten sezon we Włoszech dał jej dużo, ale myślę, że tak jak powiedziałam, nie wie i nie jest świadoma, na co ją stać. Ja wiem, bo dużo z nią rozmawiam i wiem, jakim typem jest zawodniczki, więc ma olbrzymie zapasy, tylko żeby niekiedy luz psychiczny dał jej dotrzeć do nich. Czyli głowa. Głowa. Tak, myślę, że głowa. No i masz jeszcze Dominikę Włodarczyk, też niesamowita zawodniczka. Akurat jej sukcesy obserwuję od tych najmłodszych kategorii, bo jakoś tak się złożyło, że jak byłem na Mistrzostwach Polski, to widziałem te jej kolejne sukcesy, kolejne zwycięstwa. Niesamowicie buduje się ta dziewczyna i też ma niesamowicie poukładane w głowie, jak na swój wiek. Tak, to na pewno. Dominika jest zawodniczką, która, no widać ten rozwój i widać ten potencjał. I myślę, że na pewno ma no, bardzo wspaniałą przyszłość przed sobą. Niekiedy pod względem wyścigowym też bym, znaczy widać ten luz, ale niekiedy bym wrzuciła niekiedy taki większy luz. Chociaż to jest, każda z nich jest inna i ja też na przykład się bardzo spalam przed wyścigami. Chociaż Dominika nie spala się, nie mówię, że się spala, ale też myślę, że nie do końca, znaczy teraz na pewno po tych wyścigach, a po tych sukcesach jest świadoma swoich możliwości, ale ma duży potencjał. Powiedz, czego się spodziewasz po tym wyścigu? Jak sobie wyobrażasz, że on się może rozegrać? Rozgrywasz go już w głowie trochę, czy nie? Trochę tak, ale myślę, że na razie rozgrywam całą tą eskapadę do Australii. To przede wszystkim, bo... No, ruszasz za niecałą godzinę. Tak, bycie selekcjonerem to przede wszystkim odpowiedzialność za osoby, tutaj zawodniczki i mam nadzieję, że przede wszystkim wszystkie szczęśliwie dotrą na miejsce. A wyścig, tak, myślę o nim i jakoś tam rozgrywam.
Mam nadzieję, że tak jak powiedziałam, każda z nich będzie czerpać z tego wyścigu radość, bo okej, są profesjonalistkami i każda z nich jest na pewno na 100% gotowa, ale pamiętajmy, że jednak to jest kolarstwo. Wiem, że to są mistrzostwa świata, ale myślę, że chciałabym, żeby pojechały z radością i żeby stworzyły drużynę. Jeżeli stworzą drużynę, w której każda za każdą odda wszystko, no to myślę, że tylko i wyłącznie może to się zakończyć dobrze. Bycie selekcjonerką kadry to też różne inne zadania. Słuchajcie, jak dzisiaj jak przyjechałem tu na tor, to przed chwilą dosłownie było pakowanie toreb, przeliczanie wszystkiego, żeby wszystko było, żeby niczego nie zabrakło. No to też jest część Twoich zadań, też to robisz. Myślę, że jeszcze jest sporo innych zadań, ale tutaj nie będę wymieniać. To jest chyba taki całościowa, globalna osoba, która musi ogarnąć wszystko. Nie wiem, czy się sprawdzam, to pewnie się okaże po Mistrzostwach Świata. No i to nie do mnie, ocena mojej osoby nie do mnie należy, może do Agnieszki Skalniak, która właśnie przyjechała. No, jest to Agnieszka, to może też za chwilę porozmawiam. A sama lubisz to? Wciągnęło cię, wkręciłaś się? Powiem tak. Uwielbiam, lubię rozmawiać z dziewczynami, jest mi bardzo miło, kiedy pytają mnie się o radę, bo tak naprawdę niekiedy to praktycznie jesteśmy cały czas na WhatsAppie. Lubię nawet organizować wyjazdy. Szczerze mówiąc, ciężko z mi z papierologią, bo po każdym wyścigu zasiadam i cały dzień albo dwa, no trzeba uzupełnić papiery, które rozumiem, że trzeba zrobić, ale ciągnie jednak wilka do lasu i ciągnie mnie na rower. Brakuje mi tego, to na pewno. Chociaż staram się jeździć na rowerze. Ja mówiłaś mi ostatnio, że szybkiej jazdy ci brakuje. Tak, brakuje mi szybkiej jazdy i ścigania. Ale dla odpoczynku, nie wiem czy, no tak myślę, że trochę dla odpoczynku, zabierasz grupy do siebie, do swojej ulubionej Toskanii i pokazujesz, jak się jeździ na rowerze. Tak, myślę, że to jest też całkiem inny rodzaj przekazywania kolarstwa niż dla dziewczyn, ponieważ one są już profesjonalistkami, a taka jazda z innymi uczestnikami moich obozów i rozmawianie i bycie z osobą jeden na jeden podczas, nie wiem, jazdy pod górę i przekazywanie moich, nie wiem, jakichś doświadczeń, no to jest, no też sprawia mi dużo radości. No oglądałem w te wakacje ten twój ulubiony podjazd tam przez te gaje oliwne, przepiękne tereny rzeczywiście. Tak, za każdym razem jak tam podjeżdżam, to mam już wyznaczone miejsce, w którym zaatakowałam na Giro di Toscana, więc no za każdym razem też jak tam wracam, no to dobre wspomnienia się odzywają. Gosiu, będę miał przyjemność wielką komentować ten wyścig na antenie Eurosportu, także będę Was mocno wypatrywał i będziemy wszyscy mocno trzymać kciuki. Tak, to trzymajcie kciuki. Jak to moja babcia Zosia mówiła, pchajcie nas za pupy, więc może to się przyda. Ale tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że wiatr my będziemy miały w plecy i drużyna pokaże, dziewczyny pokażą, kim są, bo naprawdę wszystkie z nich są wartościowymi zawodniczkami. A na razie dolatujcie spokojnie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję.